trzyma pan na ręku jastrzębie, ale zajmuje się pan sokolnictwem. Proszę Dokładnie. opowiedzieć o tym, z czym to sokolnictwo jest, o genezie tego. Sokolnictwo samo w sobie to jest sztuka polowania i układania z ptakami drapieżnymi. Że jak powiem, korzenie sokolnictwa, sama geneza sięga 7000 lat nawet przed naszą erą, więc to jest tradycja dość długo istniejąca na świecie. W Polsce mówi się tutaj tak o V-VI wieku, gdzie ta tradycja przybyła z ludami wędrownymi. Polowanie właśnie z ptakami drapieżnymi. Sokolnictwo to również ochrona ptaków drapieżnych, to również edukowanie a propos ptaków drapieżnych. Przez co właśnie z Polskim Związkiem Łowieckim jako sokolnicy działamy, bo żeby być sokolnikiem, trzeba być również myśliwym. Sokolnictwo to jest sztuka, no i trzeba dbać o tą sztukę. Jastrząb jest bardzo grzeczny. Proszę mi opowiedzieć, jak wygląda współpraca z dzikim ptakiem? No, współpraca jest dość złożona, bo trzeba zrozumieć takiego ptaka. Wiele lat, że tak powiem, doświadczeń pozwala na to, żeby takiego młodego ptaka układać od początku, tak. Czyli po prostu przyzwyczaić do człowieka, do pracy, do polowań. Tutaj mamy właśnie jastrzębia zwyczajnego, potocznie występującego u nas w lasach, choć bardzo skrytego, nieczęsto się go zobaczy. Jest to młody ptak tegoroczny o imieniu Widar. On dopiero się przyucza do że tak powiem, działań sokolniczych, ale jak widać, no faktycznie, jak pani mówi, jest spokojny. Ma, dobrze rokuje, że tak powiem, więc myślę, że będzie naprawdę dobrym ptakiem do działania. Od pisklęcia. Od takiego małego. Często również się zdarza, jak mamy hodowlę sokolniczą, że te ptaki są inkubowane. Po prostu w inkubatorach od małego takie jajko jest inkubowane. Później wykluwa się, no i w tym momencie trzeba całą zabawę zacząć, żeby takiego ptaka wychować, żeby było wszystko z nim dobrze. Przede wszystkim był zdrowy i rósł jak należy. A jaki ten ptak ma zadania? Ten ptak aktualnie zadaniem ma takie, że będzie służył do edukacji, również pokazów sokolniczych. Docelowo, myślę, w okresie łowieckim będziemy mogli sobie popolować razem z Widarem na ptactwo, no bo jeżeli ptak łowiecki, no to musi mieć spełnioną pasję łowiecką. Te ptaki muszą polować i muszą, że tak powiem, móc polować z tego względu, żeby miały zapewniony komfort psychiczny ogólnie i zdrowie, że tak powiem, żeby by im dopisywało. Jasne. A znajdujemy się w Uniejowie. Dokładnie. Może mi pan opowiedzieć o tym, jak tutaj żyje dzikie ptactwo? Jakie okazy osobnicze możemy spotkać? Tutaj możemy, jeszcze tylko nawiążę może do tego sokolnictwa i Uniejowa, bo tutaj właśnie razem z dywanami kwiatowymi zeszłego roku sokolnictwo jest wpisane również na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Także razem świętowaliśmy na dobrą sprawę wpisany na światowe UNESCO. Również tutaj w Uniejowie, bo te tradycje sokolnicze w Uniejowie tutaj mamy od około X-XII wieku są potwierdzone, że sokolnicy tutaj byli, działali na dworze, że tak powiem, czy to jest grodu Spiczmierskiego, czy później zamku. Nie tylko kwietne dywany w Spiczmierzu, ale również sokolnictwo na liście UNESCO. A teraz wracamy do ptactwa. Więc tak, ptactwo, które tutaj możemy zobaczyć właśnie jastrzębie, możemy zobaczyć również bieliki. Często niespotykane na terenach polskich, ale tutaj przez otwartą przestrzenie mają świetną możliwość do polowania właśnie w Dolinie Warty. Do tego należy zwrócić uwagę na różnego rodzaju błotniaki, bo mamy aż trzy rodzaje błotniaków, takie specyficzne ptaki o dość długich skrzydłach, ale wąskich. Błotniak zbożowy, łąkowy bądź stawowy, wszystkie te gatunki tutaj występują, również w okolicy Uniejowa. Najczęściej, wiadomo, widywany jest myszołów. Tutaj w samym parku i w samym zamku możemy spotkać natomiast pustułkę, puszczyka na przykład, bądź sowę uszatą, które świetnie się odnalazły w tym terenie parkowym i zamkowym i dają sobie radę polując, ale również, tak powiem, upiększając to miejsce swoją obecnością. Ja powiem jeszcze raz, jastrząb jest bardzo grzeczny, ale pańskim zdaniem, z pańskiego doświadczenia, który ptak jest najłatwiejszy w ułożeniu? Muszę powiedzieć, że niepolski gatunek, myszołowcy, tak zwany myszołowiec towarzyski, są najbardziej takim, że tak powiem, ptakami do ułożenia, choć moim zdaniem nie ma najłatwiejszych gatunków, to sokolnik musi znaleźć dobre podejście do każdego ptaka. Więc to jest kwestia problemu, że sokolnik musi się wykazać tą wiedzą i doświadczeniem, żeby ptaka ułożyć. Nie ma ciężkich ptaków, są tylko złe podejścia. Tak? Jasne, rozumiem. Na koniec jeszcze pogłaszczę, nic mi nie... Masz coś do powiedzenia jeszcze, tak? O. Może coś... Oj, grzeczny jastrząb. Jeszcze raz, jak ma na imię? Widar. Widar. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.